mówiliśmy już o projektowaniu kursu, mówiliśmy o projektowaniu lekcji. Ja chciałbym pochylić się nad jeszcze mniejszą częścią, to znaczy pochylić Państwu troszeczkę w miarę możliwości czasowych o jednej aktywności do zastosowania w czasie tej lekcji. Skąd tak dziwny tytuł i skąd tak dziwny pomysł na tytuł? Otóż jakiś czas temu, w czasie przygotowania szkolenia dla nauczycieli języka francuskiego, spotkałem się z dziwnym określeniem parcours pédagogique. Chodziło o prosty zestaw instrukcji i wykonywanie tych instrukcji w poszukiwaniu informacji na stronach internetowych. Zacząłem zastanawiać się tak naprawdę, o co chodzi, skoro tak naprawdę my znamy doskonale tą formę pracy w kursach i jest ona nazywana po prostu webquestem. Zacząłem rozmawiać troszeczkę z kolegami uczącymi języka angielskiego i okazało się, że oni również mają podobnego typu aktywność. Jest to aktywność, która nazywa się guided practice. I zacząłem zastanawiać się, jak można by przetłumaczyć te dwie aktywności. Nazwałem to podchodami. Dlaczego? Dlatego, że podchody nasuwają nam skojarzenie z zabawą. Natomiast wiecie Państwo dobrze, na podstawie tego znanego Państwu na pewno stożka zapamiętywania Dale'a, że zabawa i wszelkie gry są najbardziej efektywnymi metodami nauczania. Jeżeli odwołamy się do Wikipedii, tutaj również znajdziemy potwierdzenie tej tezy, natomiast jest tu też kilka ciekawych odwołań, ponieważ mamy tutaj również pewne strzałki, ślady i zadania do rozwiązania i przede wszystkim chodzi też o jakiś cel. Tym celem jest odnalezienie jakichś miejsc konkretnych informacji. Jeżeli przełożymy to na podchody internetowe, to mamy tu cały czas również organizatora takiej zabawy. Jest to autor wraz z zespołem produkcyjnym. Mamy uczestnika numer jeden, który jest prowadzący, ale mamy również uczestników w postaci kursantów. Są to studenci, uczniowie. Mamy też cel, jakieś zadanie, którym jest odnalezienie informacji. No i oczywiście miejsca, na które odsyłamy naszych kursantów, czyli są to strony www, które wskazujemy. Dlaczego nie możemy nazywać tego webquestem, albo czy możemy nazywać to webquestem w troszeczkę innej formie? Jeżeli przypomnimy sobie podstawowe założenia webquestu, tak bardzo szybko, wiemy, że chodzi o poszukiwanie jakichś informacji, ale tak naprawdę głównym celem jest kreatywne myślenie. Chodzi o rozwiązanie jakiegoś problemu, mamy do czynienia z pracą grupową, czas realizacji może być albo krótkotrwały, albo rozciągnięty na wiele dni lub tygodni. Uczniowie mogą realizować część pracy w domu, część pracy na zajęciach. Głównym celem jest przetwarzanie informacji tak naprawdę. Nie poszukiwanie tej informacji, natomiast przetwarzanie tej informacji, jej analiza, synteza, ocena. No i przede wszystkim nie jesteśmy w stanie zaplanować odpowiedzi. Jak wygląda taka formuła webquestu? Państwo na pewno też już wiecie, więc jest jakieś wprowadzenie, które nas informuje, tak jak te metadane, jakieś założenia. Są jakieś zadania, czy mamy opis produktu, który chcemy osiągnąć, tak? Jest proces, w którym wyjaśniamy strategię, źródło, czyli adresy naszych stron internetowych, z których będziemy korzystać. Również musi być ten etap końcowy, czyli ewaluacja i ocena rezultatów. No i oczywiście konkluzja, gdzie jest jakaś refleksja na temat całego tego procesu. Teraz, jak to się ma do tych aktywności, o których mówiłem wcześniej, tak? Zaczniemy od Guided Practice. To jest taka fiszka, która towarzyszy podręcznikowi, to tam English, oczywiście do nauczania języka angielskiego. I tutaj jest taki materiał załączony przez wydawcę. Jak on wygląda? On składa się z trzech części. Nie wiem, czy Państwo pewnie nie widzą za bardzo, ale generalnie chodzi o zestaw pytań dotyczący strony społecznościowej przypominające naszą klasę. Na takiej stronie uczniowie mają się po prostu zalogować i mają zweryfikować kilka informacji, więc między innymi to, czy korzystanie z takiej strony wymaga logowania, czy dostęp jest płatny. Jest tutaj jakiś zestaw pytań otwartych. Na te pytania otwarte należy udzielić jakichś konkretnych odpowiedzi, oczywiście je zapytać. W drugiej części mamy pytania typu prawda-fałsz. Oczywiście znowu odpowiedzi dotyczą informacji, które należy znaleźć na wskazanej stronie. Proszę zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę strona jest tylko jedna. No i w trzeciej części mamy jakieś pytania dotyczące dyskusji. Jak to się ma teraz do tego, o czym mówiliśmy wcześniej? Jeżeli przejdziemy do drugiej części tej fiszki, jest to część dla nauczyciela, mamy tutaj weryfikację odpowiedzi. I jak widać wyraźnie, te odpowiedzi są narzucone. Tak naprawdę jedyna wolność ucznia, jedyna wolność osoby, która będzie
wypełniała ten mini webquest bądź nie webquest, polega na wyrażeniu opinii, która dotyczy zapytań w punkcie trzecim. Jeżeli przeanalizujemy ten wstępny schemat dotyczący webquestu, widać tutaj wyraźnie, że chodzi o jakąś aktywność związaną z wyszukiwaniem informacji, a tak naprawdę czy mamy tutaj kreatywne myślenie, czy mamy rozwiązywanie jakiegoś problemu? Raczej nie sądzę. Praca w grupie na pewno się pojawia, natomiast czas realizacji jest ograniczony do jakichś zajęć jednych bądź dwóch. No i zdecydowanie praca odbywa się w sali. Niezależnie od tego, czy fiszka jest dostarczona w formie papierowej, czy jest zamieszczona w jakimś kursie zdalnym. Jeżeli odwołamy się do formuły webquestu, znowu widać, że to wprowadzenie jest tutaj bardzo ograniczone. Opisu produktu końcowego tak naprawdę nie ma, mamy po prostu zestaw odpowiedzi. Nie ma żadnego wyjaśnienia strategii. Mamy zaledwie źródło, tak, w postaci jakiegoś linka. I mamy ewaluację w postaci dyskusji, mamy jakąś konkluzję, refleksję, która pojawia się zupełnie w końcowym etapie. Jeżeli przejdziemy do tej drugiej formy, Bachut Pedagogik, tutaj jest to troszeczkę bardziej rozbudowana forma i mam jakieś wprowadzenie, tak? Jest film, potem pojawiają się znowu pytania otwarte. Pytania otwarte są już zupełnie innego typu. Ten mini webquest dotyczy poszukiwania we Francji pracy, jest skierowany do młodych ludzi i tutaj pytania dotyczą tego, gdzie należy się udać, gdzie należy szukać informacji, żeby takiej pracy we Francji poszukać, jakie kompetencje należy posiadać. Jeżeli to prześledzimy, to widać, że tak naprawdę cała ta fiszka, cały ten przebieg tej lekcji, tej aktywności koncentruje się wokół pytań otwartych, na które mamy odpowiadać według załączonych instrukcji. Za każdym razem mamy do dyspozycji jakiś link, poszukujemy informacji, udzielamy odpowiedzi, zapisujemy tą odpowiedź. W zasadzie w końcowym efekcie mamy jakieś zadanie. To zadanie polega na zredagowaniu w oparciu o znalezione informacje listu motywacyjnego i curriculum vitae. I znowu, jak ma się to do naszych tradycyjnych zasad opracowania webquestu? Widać wyraźnie, że mamy do czynienia z poszukiwaniem informacji. Tutaj już zdecydowanie pojawia się ten aspekt kreatywnego myślenia. Problemów nie musimy rozwiązywać, pracujemy w grupie. Czas realizacji znowu jest ograniczony tylko i wyłącznie do pracy na zajęciach, dlatego że mimo tego, że forma jest dużo bardziej rozbudowana, musi zdecydowanie być tutaj pomoc nauczyciela, z racji tego, że odpowiedzi nie są zaplanowane, więc musi nastąpić weryfikacja odpowiedzi, wymiana wraz z innymi uczestnikami. Mamy tutaj znowu jakieś niewielkie wprowadzenie, tutaj był wyjątkowo film, ale znowu nie mamy opisu produktu końcowego. Jest jakiś proces poszukiwania informacji, mamy również źródła, ale standardowo we wszystkich tych elementach, które znajdowałem, jeżeli chodzi o źródła francuskie, brakowało tej części końcowej. Brakowało podsumowania i refleksji. Nie wiem, czy wynika to z tego, że nie jest ona planowana, czy sądzę raczej, że jest to tak oczywisty element przebiegu takiej aktywności, że nie jest po prostu uwzględniany. Dlaczego o tym mówić? Po co w ogóle to stosować? Czy warto się nad tym pochylać, skoro tak naprawdę przypomina to webquest? Przede wszystkim należy sprecyzować tutaj wyraźnie, że mamy do czynienia z aktywnościami, które dotyczą nauczania języka. Wiecie Państwo zapewne, że jest to bardzo specyficzna dziedzina, dlatego że przede wszystkim opiera się na rozwijaniu czterech kompetencji. Mamy tutaj rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, wypowiedź ustna i wypowiedź pisemna. I tak naprawdę wszystkie te cztery elementy, wszystkie te cztery kompetencje możemy w trakcie takiej aktywności przećwiczyć. Oczywiście nie ma tutaj tej bardzo skomplikowanej metodologii tworzenia webquestu. A więc czy jest jakaś wartość, czy jest jakiś sens tworzenia takich aktywności? Wydaje mi się, że jest, dlatego że po pierwsze tworzy się je znacznie łatwiej, dlatego że nie ma tej skomplikowanej metodologii, mamy znacznie mniej materiałów do opracowania. Jednocześnie korzystamy z dokumentów autentycznych, które wprowadzają nas jednocześnie w kontekst jakiś społeczno-kulturowy, więc uczniowie nie tylko ćwiczą język, ale też nabywają pewne informacje dotyczące kultury danego obszaru językowego. Oprócz tego
jesteśmy w stanie wyszukać takie informacje, które jesteśmy w stanie pytać takie informacje, które znakomicie mieszczą się w danym poziomie zaawansowania, więc jesteśmy w stanie dopasować taką aktywność do poziomu językowego naszych słuchaczy. I oprócz tego jesteśmy również w stanie wprowadzić ich w taką autentyczną sytuację, gdzie są zmuszeni do tego, żeby pewnych informacji poszukać, żeby je odnaleźć, żeby o nie zapytać. Jak można to zastosować w e-nauczaniu? Jeżeli chodzi o webquesty, na pewno się Państwo orientujecie, Moodle oferuje nam 3 gotowe moduły, które możemy sobie zainstalować. Paradoksalnie wszystkie 3 są autorstwa Hiszpanów. Dodatkowo instalacja takich modułów jest jeszcze kłopotliwa, dlatego że przy kolejnych aktualizacjach Moodle, które są dość częste, mogą się pojawić problemy techniczne. W związku z tym ta forma, którą proponuję, ten mini webquest bądź niedoskonały webquest, jest znacznie bardziej praktyczny, dlatego że możemy go zastosować w najzwyklejszej stronie HTML-owej. Mamy tutaj do czynienia ze zwykłymi pytaniami, ze zwykłymi linkami, ze zwykłymi aktywnościami, które proponujemy do wykonania naszym kursantom. Może to być, tak jak mówiłem, zwykła strona tekstowa, zwykła strona HTML-owa, może to być lekcja, jak również może to być skok. Dziękuję Państwu.